Dzień doberek, witam ponownie na kanale Grubas 2017. Jak widzicie, kolejny odcinek nagrywany z samochodu, ale tak jak wspomniałem, trochę czasu tego spędzam, a akurat tak się złożyło, że trafiła mi się długa trasa, a bardzo wiele tematów gdzieś mam w tyle głowy, które niestety nie ma kiedy zrealizować. W związku z tym wykorzystuję ten czas w budzie samochodu. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, że gdzieś tam będzie jakaś wycieraczka co chwilę, może smagać albo gdzieś jakiś szum samochodów. No niestety myślę, że jakoś przeżyjecie to. Jeżeli się podobało, jeżeli mądrze gadałem, jeżeli zrozumieliście coś z tego, to łapkę w górę, dawać suby, dawać lajki, dzwoneczki przede wszystkim, polecać kanał po wszystkich i wychwalać po wszystkich odpustach. Dobra, to tak, w telegraficznym skrócie, Grubas to ja, Grubas Michaś. Dla tych, którzy mnie nie znają i nie wiedzą, o co chodzi, już mówię, jestem facetem w średnim wieku, który postanowił zadbać o siebie, całe życie był grubasem, no i wymyślił sobie, że schudnie. Żadne diety nie działały, nie dawały określonego długotrwałego efektu, w związku z tym opracowałem sobie parę pomysłów, biorąc kompilację różnych diet, opracowałem sobie jedną swoją, którą nazwałem roboczo dieta Michasia, nazwa się przyjęła, no i teraz na chwilę obecną jestem już po redukcji prawie 40 kg w sposób bezpieczny, ciągły, bez jakichś tam głupot. Jem prawie wszystkie produkty spożywcze, nie liczę kalorii, co jest pewnie przez niektórych uznawane za nie do końca racjonalne, ale na moim przypadku widać, że niekoniecznie musi być liczone. No i w tym momencie opieram się tylko o indeks glikemiczny. Czym jest indeks glikemiczny? No to wyjaśniam w innym filmiku, zapraszam do przejrzenia, czym jest indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny. Na grupie są różne materiały do pobrania. Dobra, tyle słowem wstępu. Chodzi mi po głowie taki od dłuższego czasu taki odcinek, który właśnie zahacza nieco o kalorykę, nieco o dietę Michasia, nieco o indeks glikemiczny, dlatego że bardzo często pojawiają się jakby dwie, może niekoniecznie sprzeczne, ale dwie grupy podstaw osób, które chcą schudnąć. Jedna to jest taka, którą ja reprezentuję sobą i opowiadam właśnie o tym, że chudnę na diecie Michasia według indeksu glikemicznego bez liczenia kalorii. Jest grupa fachowców, żywieniowców, nie ujmuję im niczego, którzy mówią, że bez liczenia kalorii nie da się schudnąć. Tylko deficyt kaloryczny powoduje chudnięcie. Zgoda. Nie neguję tego, absolutnie. Tyle tylko, że należy jeszcze małe słowo komentarza. Rzeczywiście wartość kaloryczna spożywanych produktów ma podstawowe znaczenie dla nas, dla naszego organizmu, że tyjemy. Natomiast ilość spożywanych tych kalorii nie wynika stricte z tego, że produkt jest mniej lub bardziej kaloryczny, tylko że produkt jest mniej lub bardziej smaczny i tego produktu zjemy więcej. Przykładowa pizza, która nam smakuje i zanim impuls dostanie się do mózgu, że już jest najedzony, że już wystarczy, że koniec jedzenia z pizzy, to jeszcze w tym czasie wciągniemy dwa kawałki. I tu się zaczyna jakby problem. Tak? I nie sama kaloryka, tylko to, że te produkty nam smakują, jemy ich za dużo i potrafimy się zapomnieć. Bardzo podobna sytuacja jest z produktami, które są niepozorne, są jakieś małe batoniki, cukiereczki, tego nie liczymy, bo to jest fajne, to jest smaczne, to sobie przegryzę gdzieś tam w pracy, w sekretariacie leżą cukiereczki, albo gdzieś na biurku leżą tam ciasteczka, nie daj Boże zbożowe, które są nazwane dietetyczne albo niskokaloryczne, co i tak jest guzik, prawda? No i w tym momencie sobie podjadamy jedno ciasteczko, dwa ciasteczka, jeden batonik, parę cukiereczków, tego nie liczymy, bo wydają się takie drobiazgi. Natomiast to powoduje właśnie, że tyjemy. I nadmiar właśnie spożywanego tego pokarmu, przekraczanie określonego poziomu kaloryczności, zapotrzebowania kalorycznego powoduje tycie. I teraz do czego zmierzam i jak ma się do tego dieta Michasia? Ano bardzo prosto. Dlatego, że odstawiamy na bok kalorykę, a zajmujemy się tylko i wyłącznie indeksem glikemicznym. I
o indeksie glikemicznym, czy ładunku glikemicznym i potrawach, które należy łączyć, jak należy łączyć te dwie grupy produktów. Jest osobny filmik, nawet nie jeden, jest pokazany na kanale Grubas 2000, także zapraszam. Jest tam wyszczególnione dokładnie produkty, potrawy, jak należy komponować. Postaram się pod spodem dać link. Jest 5 podstawowych vlogów, które mówią wszystko albo prawie wszystko o diecie Michasia. Także te chętnie zapraszam do tego, żeby to przejrzeć. No i teraz tak, jeżeli my komponujemy, ja komponuję, tak, produkt, potrawy na podstawie indeksu glikemicznego, najkrócej rzecz ujmując, w jednym posiłku nie łączę produktów o wysokim indeksie glikemicznym z produktami tłuszczowymi. Jeżeli zachowam tą zasadę i będę rozdzielał produkty tłuszczowe tylko i wyłącznie z produktami o niskim indeksie glikemicznym, mam to na myśli na przykład, jeżeli jem golonkę, to jem golonkę z tłuszczem, należy mi się, lubię, to jem, ale już wtedy nie jem ziemniaków, nie jem ryży, kaszy, bądź czegoś jeszcze innych wymyślnych frytek, tylko jem z dodatkami typu kapusta kiszona, duszona, ze smaluszkiem. Jeszcze rzędne, oczywiście zaraz osoby, które są odpowiedzialne za wieńcówkę, będą krytykować, ale to jest znowu następny temat. Ale w tym momencie nie dodaję do tego tłuszczu, do tej golonki i do tej kapusty, nie dodaję produktów o wysokim indeksie glikemicznym. I w drugą stronę, jeżeli jem chleb, to jem uczciwy chleb, razowy, żytni, nie wiem, z pełnoziarnistej mąki, typ 1850, czyli o niskim indeksie glikemicznym, dużej zawartości łuski, zboża, czy dużej zawartości błonnika, czyli lepiej przyswajalny, poprawiający perystaltykę jelit. Do tego dokładam twaróg, ale nie tłusty ani półtłusty, tylko chudy, który ma mniej więcej 0,5% tłuszczu. I do tego, oczywiście bez masła, tak, bo nie możemy tłuszczu użyć. Do tego może być, nie wiem, pomidor, ogórek, wszelkie warzywa świata, jakie sobie wymyślicie, i tak dalej, i tak dalej. Może być kanapka z tuńczykiem w sosie własnym, bo tam znowu nie ma tłuszczu. Tuńczyk jest bardzo chudą rybą, ma bardzo dużo białka, jest bardzo przydatny, nie ma tłuszczu, więc można to łączyć z chlebem. Jeżeli zachowamy tylko takie racjonalne połączenie tych posiłków, to co się dzieje? Po pierwsze, potrawy, które spożywamy w określonych grupach, są łatwiej przyswajalne, lepiej wykorzystywane i w pełni jakby trawione, przez co nie odkłada nam się tkanka tłuszczowa, tkanka zapasowa, czyli nie tyjemy. Innymi słowy, jeżeli zjemy ten posiłek, to on będzie działał na nas na tyle korzystnie, że dostarczy nam określoną ilość energii, nasyci nas w czasie, między jednym a drugim posiłkiem nie będziemy czegoś podjadać, czegoś dojadać, bo będziemy najedzeni i w tym momencie, jedząc go odpowiednio długo, impuls poszuka mózgu i dowie się, że już się najadł. I w tym momencie przez to ta porcja będzie nam wystarczającą porcją do tego, żebyśmy się najedli. Jedząc pizzę, jemy szybciej, jemy smakowiciej, połączenie węglowodanów i tłuszczy wydziela endorfiny, więc w tym momencie zjadamy więcej. Tutaj tego posiłku zjadamy mniej. I ktoś, kto powie, że nie da się schudnąć nie licząc kalorii, mówi tylko połowicznie prawdę. Dlatego, że jedząc potrawy skomponowane według reguł na zasadzie diety Michasia, można chudnąć. Tyle tylko, że organizm będzie chudł, zależy z jakiego poziomu nadwagi wychodzimy. Jeżeli tak jak ja miałem 40 kg nadwagi albo lepiej, to w tym momencie ten organizm bardzo ładnie, bardzo szybko schodzi z tych kilogramów, tak? Ale im bliżej jest do tego poziomu równowagi, czyli do tego optimum, które organizm, że tak powiem, powinien mieć w naturze, tak? Bo jesteśmy grubi, bo jedliśmy źle, jedliśmy za dużo, więc to nie jest stan naturalny. Ale im bliżej będziemy się zbliżać do tego stanu naturalnego, stanu równowagi organizmu, tym tempo spadku wagi będzie rzeczywiście mniejsze. W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że na początku oczywiście, stosując zasadę diety Michasia, pierwsze 20 kg schudłem w 3 miesiące. Słuchajcie, w 3 miesiące, jedząc dosyta, pełne michy, do tego stopnia, że i rodzina, i pracownicy, jak widzieli mnie, i mówili coś takiego, że jak ty schudniesz na tej diecie, to będzie cud. Schudłem, udowodniłem,
nie ma żadnego problemu, da się to zrobić. Ale to było te pierwsze 30 kg, które na tej diecie tak ładnie mi poleciało. Im bliżej już było tego efektu zbliżenia się do stanu równowagi, tym te kilogramy już spadają wolniej. No i teraz jestem właśnie na takim etapie, gdzie schudłem prawie 40 kg. Moja waga wyjściowa to 140 kg. Jestem teraz na poziomie mniej więcej 104, 103, 105, tak zależy jak się wahnie. I planuję zejść poniżej 100 kg. No i teraz widzę już, że samą dietą, samym sposobem odżywiania nie jestem w stanie tego osiągnąć. I tutaj znowu wracamy do tematyki tych, którzy mówią, że żeby schudnąć, trzeba wejść w deficyt kaloryczny. Tak. I teraz jest właśnie ten moment, kiedy zasady diety Michasia jakby skończyły już swoją działalność, bo można zmniejszyć kalorykę poprzez zmniejszanie porcji. Ale ja jestem przeciwnikiem zmniejszania porcji, dlatego że uważam, że powinniśmy jeść tyle, żeby czuć się komfortowo, żeby się najadać, a nie głodzić. Więc nie chcę zmieniać porcji, chcę nadal jeść to, co lubię. Niestety nie zawsze wszystko jest dobre i zdrowe i mądre, ale niestety jestem zwykłym, grzesznym człowiekiem i lubię to i jem. Więc pewnie gdybym zastosował się radykalnie do zasad diety Michasia, jeszcze bym dalsze kilogramy schudł, ale wtedy musiałem sobie odstawić golonkę, wtedy musiałem sobie odstawić jakieś piwko, wtedy musiałem sobie odstawić jakiegoś whiskacza w weekend wieczorkiem, wtedy pewno musiałbym jeszcze odstawić parę innych rzeczy, które bardzo lubię, jak czekolada na przykład, jak lody, jak nieraz jakieś ciasto. A nie chodzi o to, żeby zagubić się w życiu i poświęcić się tylko i wyłącznie głodówce i osiągnąć jedyny wymarzony cel spadku jeszcze 5 kg. Tylko chodzi o to, żeby funkcjonować dobrze, prawidłowo, być szczęśliwym i nie odmawiać sobie w życiu wszystkiego. Od czasu do czasu czekoladka, czy od czasu do czasu jakieś lody jeszcze nikogo nie zabiły, ale to trzeba mądrze i logicznie spożywać. Tak więc, nie chciałbym rezygnować z tych moich smaczków, tych moich przyjemności. W związku z tym muszę wymyśleć sobie, w jaki sposób mogę zmniejszyć ilość kalorii. Ano nie mogę, bo jem tak jak jem, ale mogę zwiększyć wydatek kaloryczny. I to już pozwoli na to, że zwiększając wydatek kaloryczny, wejdę w niejako ujemny bilans energetyczny. I to jest właśnie to, co zacząłem robić. Już momencik, muszę tutaj zmienić pas. To jest to, co zacząłem robić od stycznia. Zacząłem się ruszać. Ja, leń śmierdzący, poszedłem na siłownię i zaczynam się ruszać. Oczywiście to nie jest siłownia w takim znaczeniu, że dźwigam sztangi po 60, 80, 100 kilo i patrzcie, taki jest pakier, tylko moja aktywność polega na tym, żeby się ruszać, żeby się rozruszać przede wszystkim. Mam ponad 40 lat. Przez ostatnie 20 siedziałem na dupie za kierownicą albo przy komputerze, więc nie mogę ruszyć z kopyta, bo sobie na pewno zrobię jakąś krzywdę. Więc moim założeniem jest po prostu zacząć się ruszać, zacząć zwiększać wydolność organizmu i ćwiczę głównie w przedziale aerobowym, czyli w tym przedziale tlenowym. Gdzieś, gdzie nie jest najważniejszą budowa masy mięśniowej, tylko spalanie tkanki tłuszczowej. Jakie efekty? Trzeba poczekać. Na razie byłem raptem parę razy, natomiast oprócz tego, że samopoczucie mi dużo się poprawiło, kilogramy widzę, że mniej więcej są na tym samym poziomie, bo nie spodziewam się po paru treningach, że nie wiadomo jak schudnę, ale dziwnym trafem jakoś te spodnie przestały mnie tak bardzo cisnąć. Nie cisnąć, tylko tak bardzo cisnąć. W związku z tym myślę, że gdzieś tam się następuje taka rekompozycja ciała, gdzie niekoniecznie ruszymy kilogramy, ale może troszeczkę jakby właśnie będę lepiej wyglądał. Co też dla mnie jest nie bez znaczenia. Dobra, no i teraz jakby do sensu stricte przestrzegania zasad diety Michasia. Mamy taką sytuację, gdzie mamy posiłek tłuszczowy. Dajmy na to sałatka a la grecka, tak? Ja zawsze nazywam a la grecka, bo to jest polska grecka, więc sałatka grecka i możemy sobie dodać tam ser, na przykład feta, możemy sobie dodać oliwki, możemy sobie dodać pestki dyni, słonecznika, jakiś tam produktów tłuszczowych. To, co nam fantazja do głowy akurat przyjdzie. Ale możemy dołożyć tego sera feta 50 gramów, 100 gramów, bądź całą kostkę 200 gramów. Jeżeli dołożymy oliwek
10 do smaku, wszystko gra. Ale jak dołożymy oliwek pół kilograma, no to w tym momencie już przestaje być to sensowne. I na przykład możemy sobie, nie wiem, wymyśleć, że jeszcze dołożymy jakiś inny żółty ser albo ser pleśniowy, który znowu ma kalorie. No i tutaj dochodzimy do racjonalności, do tego sensu stricte zasad Michasia. Nie każdy posiłek tłuszczowy będzie dietetyczny. Jeżeli nawalimy tam 1200 kalorii, czy 5000 kalorii w takiej sałatce greckiej, to mimo tego, że przestrzegamy zasad diety Michasia, reguł, niełączenia, jest to wybitnie czysty, idealny posiłek tłuszczowy, to on już nijak ma się do tego, że on jest dietetyczny. I tutaj znowu przychodzą nam z pomocą kalorie, tak? Czyli skomponujcie sobie tak te posiłki, żeby one przestrzegały tych zasad podziału na produkty czy posiłki węglowodanowe, tłuszczowe, żeby przestrzegać odpowiedniego czasu, ale nie walcie po kilogram sera do małej miseczki sałatki greckiej. Zamieńcie te proporcje. Dajcie wielką michę sałaty, warzyw, pomidorków, ogórków, selera naciowego, cokolwiek wam się tam wymarzy. Dajcie taką małą garstkę pestek słonecznika, małą garstkę pestek dyni. W ten sposób dostarczymy tłuszczy, dobrych tłuszczy, tych zbawiennych, omega 3, omega 6, bardzo dobre kwasy nienasycone, tłuszczowe, wszystko gra. Dołożyć sobie kawałeczek serka, kawałeczek i w tym momencie najadacie się, spróbujecie sobie tego serka, spróbujecie sobie nasionek, to wam się wszystko w gębie wymiesza, wszystko będzie grało, a tych kalorii nie będzie tak kolosalnie dużo, żeby nie dać rady schudnąć. No i tutaj właśnie jakby znowu ukłon w kierunku dietetyków i fachowców żywienia. Tak, kalorie mają znaczenie. Kalorie niestety mają znaczenie i od tego nie uciekniemy. Natomiast tak jak wspomniałem, da się schudnąć komponując podstawowe, według podstawowych zasad diety Michasia, da się bardzo ładnie schudnąć, ale z głową, jak ze wszystkim. Jeżeli nawet ja jem, to sobie zjem dwa kawałki pizzy, a nie tak jak dotychczas całą pizzę. Jak zjem sobie lody, to łyżkę czy tam dwie kulki, a nie wiadro, tak? Czyli o to chodzi, żeby tutaj logicznie przestrzegać tych zasad. Dobra, moi mili, kończę ten przydługi wywód. Zaczynam wjeżdżać po wszystkich serpentynkach tutaj, więc będzie pewno trochę więcej uwagi wymagało ode mnie. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem jakby aspekt właśnie diety Michasia kontra kalorykę, bo to się parę razy przejawia i szczególnie to może być skomplikowane dla nowych członków. W związku z tym, jeżeli się podobało, jeżeli mądrze gadałem, jeżeli zrozumieliście coś z tego, to łapkę w górę, dawać suby, dawać lajki, dzwoneczki przede wszystkim, polecać kanał po wszystkich i wychwalać po wszystkich odpustach. Z tego względu, że im więcej zalajkujecie, im więcej zasubskrybujecie ten kanał, YouTube go wyniesie wyżej i trafi do większej liczby osób, które potrzebują informacji odnośnie odchudzania, od diecie i tak dalej. Więc nie bójcie się wduszać tego przycisku, bo on nie gryzie. Tymczasem dziękuję, życzę wszystkim zdrowego i owocnego, miłego życia i do potem.